Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ten piękny wschód słońca, nawet popołudnie, zwiastuje, że nastał nowy dzień w Satisfactory, w którym witam was Crocs i... I ja, Pabelus, skoczył jak to Oczywiście z kanału Gra na Kompa. Link do kanału Pabelusa macie, moi drodzy, w opisie. I system już znacie, bo to już kolejny odcinek z rzędu, system już znacie. Jeden odcinek u mnie, jeden u Pabelusa. Więc i tu łapka w górę i subskrypcja musi być zachowana. Czy pan potwierdza? Potwierdza. Macha głową, potwierdza. Wszystko jest w porządku. Moi drodzy, jeżeli chodzi o naszą serię, no to zaczynamy rosnąć. Zobaczcie, ile już mamy rzeczy zrobionych. Przede wszystkim rozwinął nam się system miedziowy, rozwinął się również nam system gipsowy, a więc tutaj dużo gipsu, czy betonu, przepraszam, beton, to się powinno mówić beton. Betonu już tutaj dosyć dużo ciśnie, choć nie tak wiele, ile powinniśmy tak naprawdę tego betonu mieć, bo tego betonu powinniśmy mieć w setkach albo nawet w tysiącach, aby tutaj rozpocząć taką już konkretną budowę. Jak ostatnio Pabelusowi powiedziałem, jak będzie wyglądała nasza baza, jak będzie wielka, to zrobił duże oczy. Dokładnie. Bo to będzie jedna wielka, zabetonowana fabryka z co najmniej setką linii produkcyjnych, bo ja to tak planuję. Nie wiem, czy Pabelus jest szczęśliwy, czy może troszeczkę mniej, ale zakładam, że będziemy się dobrze przy tym wszystkim bawić. Ale moi drodzy, najważniejsze są cele przyziemne, czyli te tu i teraz, tak? Najważniejsza jest teraźniejszość, bo na przeszłość wpływu nie mamy, na przyszłość również już jeszcze wpływu nie mamy, więc musimy zacząć ogarniać. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym jest nasza produkcja żelazna, tak? Czyli żelazo się tutaj w jakiś sposób produkuje i przetwarza po pierwsze w płytki i po drugie w pręty. A jeżeli chodzi o pręty, to z tych prętów musimy robić również śrubeczki. No i śrubeczki będą nam potrzebne. Więc panie Pabelusie, wie pan, co ja muszę zrobić? Co my musimy zrobić? No, ja w tym momencie czyszczę ci teren na górze. A gdzie pan jest? A no, tu! Wiesz co? To czyść tam teren, choć on będzie potrzebny nam w przyszłości, ale ty i tak musisz go wyczyścić, bo nie wiem, czy wiesz, ale my będziemy musieli się dostać aż na tamtą górę, na którą teraz będę patrzył. Tamtą. O tam. Tam będzie nasz cel. Tam będzie nasz cel, więc no będziemy to robić... trochę surowców trzeba będzie zrobić. No, będzie troszeczkę surowców potrzebnych i mniej więcej też będą nam potrzebne śrubki. Wiecie dlaczego śrubki? Z bardzo prostego powodu, bo z śrubek możemy tworzyć, moi drodzy, wzmocnione żelazne płytki. To się bodajże nazywa. Dobrze mówię? Wzmocnione żelazne płytki? Kurde, zapomniałem. Tak. Wzmocnione tak. Żelazne płytki, więc to są istotne kwestie do zrobienia, więc musimy to ogarnąć. I teraz tak, ja tu zniszczyłem nieco produkcję. Produkcja stanęła w pewnych momentach i proszę się tutaj na mnie nie gniewać, ale taka jest okoliczność rozwoju. Mianowicie, muszę wziąć w logistykę wejść i ogarnąć tutaj rozdzielacz taśmociągu, bo rozdzielacz taśmociągu będzie niezwykle potrzebny. Ja muszę z niego wypuścić taśmociąg, który będzie szedł sobie do konstruktora. Konstruktor będzie tutaj nam bardzo mocno potrzebny, więc ten konstruktor postawię here. Okej, okay. Mam nadzieję, że to wszystko się zmieści. Ja mam wrażenie, że ja już zrobiłem błąd konstrukcyjny, ale dobra, niech konstruktor sobie tutaj przyjdzie i będzie tutaj zaraz za nim kolejny konstruktor. Tak to będzie wyglądało. Musimy go postawić tylko prosto. Powiedzmy, że on będzie wisiał troszeczkę w powietrzu, ale widzicie, jemu się dostosowują nóżki. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym. Widziałeś to, że jeżeli budujesz na jakimś wzgórzu, to nóżki konstrukcji się dostosowują do powierzchni? Niesamowite. Nawet nie wiedziałem o tym. Ja generalnie nie jestem w stanie oddalić sobie... jestem w stanie oddalić widok, ale w menu. Okej. Okay. Czyli ten... FOD? Nie, FOV. FOV, tak. Field of view. A tak to ja nie widzę nóżek w ogóle. A no widzisz. To znaczy mi chodzi o nóżki konstrukcji. Konstrukcji, tam czyli konstruktora i tak dalej, nie? Wierzę ci na słowo. Wierzysz mi na słowo. Bardzo się cieszę. Zaufanie, moi drodzy, jest bardzo ważne. I teraz tak, skoro mamy to zrobione, to możemy tutaj postawić pojemnik. Będziecie pytać, dlaczego? Spytajcie czemu, a Kroksiu wam odpowie, bo nie ma dżemu. Taka rymowanka, taki żarcik. Przepraszam bardzo, sam się zaśmiałem. Tak, ja lubię własne żarty. Trzeba cenić po prostu własne poczucie humoru. I teraz... Ja też się zaśmiałem. Pod noskiem. Troszkę tak.
Troszkę tak. Okej, okay. I teraz tak, tu konstruktor będzie robił żelazne pręty, a tu, moi drodzy, konstruktor będzie robił śrubeczki. I śrubeczki będą sobie szły do tego pojemnika. I jeżeli mamy to już zrobione, jestem bardzo szczęśliwy, bo teraz musimy wrócić tutaj prąd. Teraz tak. Prąd będzie, moi drodzy, szedł sobie przede wszystkim tutaj. Musimy postawić jeden słup. Pomiędzy tymi konstrukcjami dwoma... chyba gdzieś tu, bo najpierw zrobimy dwa słupy. Jeden będzie tu, drugi będzie tu. I teraz tak, ten słup podłączymy do tego urządzenia, ok, żeby to już funkcjonowało. To pójdzie tutaj, to wyciągniemy sobie tutaj, a to będziemy ciągnąć here. Jeden słup pójdzie... Kurde pieczone, panie Paberusie. A przewody? Co? Ale co przewody? A zabrakło. A przewody czy... Aha, przewodu się zabrakło. Tak, już idę po przewody sobie. To ja mam tylko kable. Miedziuchy mi zabrakło. Nie pomogę. Nie pomożesz. Nie, dobrze. Biorę to na klatę jak zawsze. Już mam. Nie było to jakieś bardzo uciążliwe. Czyli tak, tu postawimy jeden słup i powiedzmy od tego będzie drugi słup. Ok. I możemy od tego poprowadzić elektrykę here i here. Bardzo fajnie. Teraz pytanie, czy to już się włączyło? To już się włączyło. Dlaczego ty się nie chcesz włączyć? Aha, bo ciebie nie połączyłem. I ciebie możemy połączyć z tym. I teraz to działa, to funkcjonuje elegancko. I teraz od tego możemy połączyć kolejny słup energetyczny. Boże, ile tych słupów ja muszę nabudować. Ten słup energetyczny... patrz, i kabli mi zabrakło. No, patrzże. To ja mogę cię poratować. A gdzie jesteś? Robię biopaliwo. Idę do ciebie. Ja na Orlenie cały czas. Gdzie ty robisz to biopaliwo? No tu jestem, bo ja wyszedłem ci do tu jesteś. Jezus Maria. Bo ty za szybko ganiasz. Halo. Proszę, masz, już. Ale wielkie, widziałeś, jakie to wielkie tekstury są tych kabli? No to wygląda jako opona trochę. Bez kitu, ja od stara, nie? Dobra. Masaj Ferguson. O, masakra. To nie Farming Simulator. Miałeś kiedyś serię z Farming Simulatora? Nie, ale moi widzowie by chcieli. Naprawdę? Mhm. Moi niektórzy też. No to słuchaj, to... to zobacz, ja mamy kolejny plan. Jezu, ile my tam prosa posiejemy. proszę pana, mam dobre informacje. Będzie mucka? Mam dobre informacje. Będzie szło jak w Tartaku. I Tartak też stworzymy i będziemy mieli traktor i będziemy sobie jednym traktorem jeździć. I zrobimy dwie płci. Będziemy tacy... Dobrze, już nie będę tego kontynuował, bo to zaraz... Zamawiam faceta. No i widzisz. No i dlaczego... Jesteście świadkami. A dlaczego od razu tak... A dlaczego? Wytłumacz mi. Co ja zrobiłem, że ty będziesz... Dobra, to będzie dwóch facetów po prostu. No co zrobiłeś? Powiedziałeś, że będziemy odmiennej płci. No więc właśnie, troszeczkę ja tak. Ja dokonałem wyboru. Ale pozostawiłeś mnie bez wyboru. Bo byłem pierwszy. Ale to nie... A grałeś ze mną na kamień, nożyce, papier? A widzisz. Nie było tematu. I tu cię zaskoczyłem. Panie Pabelusie, mam dobre informacje. Pan jest tu gdzieś? No, zamieniam się w ucho. Nie, ja na Orlenie. Ty jesteś na Orlenie. Tworzone są już śrubki. Są już śrubeczki. O, no i brawo. I normalnie idzie linia produkcyjna śrubek. I teraz powiem panu tak. Czy pan w związku ze swoją pracą tartaczaną... przepraszam bardzo. W związku z wycinaniem całej fauny i flory tej dziwnej planety, czy pan ma jakieś liście i drewno? Czy wszystko pan przerobił? Wszystko przerobił. Dobrze. No to w takim razie, słuchajcie, mamy to, co planowaliśmy, to sobie zrobiliśmy. Ale jak potrzebujesz, to ci tam narsz. Wiesz co, bo tak się zastanowiłem, że po co robić to wszystko ręcznie, jak można to zautomatyzować? Bo po co ma się... No ale chwila. No halo. No przecież ja dla przykładu mam w tym momencie bardzo dużo biomasy. Biomasy. I można na przykładu zrobić w tej chwili, na razie, tylko tę część od biomasy, nie? Konstruktor. No. Tu będzie sobie szedł.
A od no. konstruktora, mój drogi, będzie szła sobie pojemniczek. A z kontrolem byś to również wystawił. Słucham? Nic, ja cię tylko drażnię. A drażnisz mnie, ja po prostu nie zrozumiałem. I teraz biomasa, biopaliwo stałe i teraz wrzuć tu tą biomasę, którą wytworzyłeś. A nawet ja ci lepiej powiem. Albo nie, dobra, już nie będziemy tutaj... Tak, nie, to był dobry pomysł, bo on tylko 200 przyjmuje. To czekaj, zrobimy to równo. Ty, ale popatrz, ty widzisz bardzo. Moje strzałki odwrotnie, a ja widzę prawidłowo. No widzisz, to ja nie wiem, jaki to jest paradoks tej gry, że tak się w ten sposób dzieje. Okej, okay, teraz stąd poprowadzimy taśmociąg i będziemy musieli poprowadzić też jakiś prąd. Prąd mi będzie potrzebny. No. O kurde, no. I tutaj się robi problem. No. Właśnie. Dobra. I funkcjonuje. Wywali korki. I zobacz. I funkcjonuje. Korki? Nie wywaliło. Które to ci korki wywaliło? No poprzednio korki wywalało. A ja myślałem, że teraz wywaliło korki. Nie, teraz to nie. No to co pan straszy? Jesteśmy jeszcze... No, mamy 10 MW energii w zapasie. Dobrze. Ale musimy... Ale wie pan co? Pan jak już się czymś zajmuje, pan się mógłby też zająć dostawieniem spalarni biomasy jeszcze jednej. Gdzieś tu w tych okolicach. No. Jeszcze jedna spalarnia biomasy by się przydała i podłączymy ją do którejś z sieci. Tylko tutaj jest pewien błąd, który mi się nie podoba. Mianowicie tutaj ten słup już nie ma, że tak powiem, miejsca, w którym moglibyśmy sobie wypuścić kolejną linię. Ale dobra, podłączymy to. No to zależy, w którą stronę chcesz wypuścić, to można dostawić jeden słup ekstra tutaj obok. I to nie stanowi problemu. No właśnie nie możesz dostawić, bo już musiałbyś go gdzieś podłączyć. No tak, ale musiałbyś go podłączyć do istniejącej sieci. No to ja już ci mówię, Zastopujemy produkcję wszystkiego na moment. Mhm. Skasujemy połączenie tutaj, to, które ci od tego słupa do tych dwóch spalarni z domu. Mhm. No i podłączymy z nowego słupa. No dobra, to jeżeli chcesz się tym zająć, to proszę bardzo. To ja jestem bardzo chętny na takie rozwiązanie. A tutaj, proszę Państwa, zobaczcie, ułatwcie sobie pracę, idzie biopaliwko, tak? Nie musicie tego robić ręcznie. Ręcznie jest trochę katorga, więc jeżeli już przerobiliście biomasę, w ogóle możecie zrobić też cały system z przetwarzania biomasy, nie? Że wrzucacie do jednego konstruktora liście, do drugiego konstruktora drewno, potem to wszystko tworzy się, przerabia się w biomasę, która idzie do jednego kontenera i z kontenera ta biomasa wypada i tworzone jest tutaj biopaliwo. Też możecie się tak pobawić i w swojej bazie przeznaczyć takie miejsce na taką produkcję, bo to będzie niezwykle ciekawe. No i się tak zastanawiam, że to jest dobry moment, skoro, bo tam, właśnie, by the way, tutaj jest produkcja betonu, który otworzyliśmy w poprzednim odcinku, więc stamtąd daleka, z daleka, hen, idzie sobie linia z wapniem, tak? Wapień sobie tutaj idzie. Pan odłączył, nie? Na chwilę teraz. Tak, tak. Mhm. Ale, panie, podzieliłby się pan trochę kablami, co? Kabel? Ale przecież ty masz całą tutaj. Tu masz, panie. To dlaczego ja ci moje oddałem, jak ty też miałeś? Panie. Tutaj jest cała masa kabli. Pan jak mnie wykorzystał. A tutaj masz jeszcze ile drutów? Masz 1200 drutów, panie. A i tak będziemy potrzebować tego jakiejś absurdalnej ilości. Jesus Christ. No, więc tam sobie idzie produkcja betonu i tego betonu już mamy trochę. Ja sobie te 300 betonu wezmę, bo postawimy pierwszy fundament dzisiaj, moi drodzy. Tak sobie pomyślałem. Pabelusie, nie wiem, czy się zgodzisz, ale już te fundamenty pomału powinniśmy stawiać. To znaczy, powinniśmy się już zacząć rozwijać w kierunku, żeby tworzyć jedną wielką, dobrze funkcjonującą fabrykę. I pomyślałem, że będą to te duże fundamenty. I zobaczmy, jak to wygląda. No nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Fajnie to wygląda, tylko oczywiście tutaj wszystko będzie musiało zniknąć. Na razie musimy zachować tę produkcję, która jest tam, więc ta produkcja będzie sobie funkcjonowała. Ona musi zbierać, że tak powiem, swoje wszystkie materiały w jedną całość i dopiero wówczas od tego będziemy tworzyć. Ale to nie jest problem, żeby tutaj tworzyć fundamenty w tym kierunku, tak? I rozwijać się na przykład w tym kierunku. To nie jest zły pomysł, bo i tak ta baza tak będzie wyglądała. Ja mam na nią taki plan. Tutaj woda nie jest żadnym, że tak powiem, problemem. My przez tą wodę możemy się przedostać fundamentami i tak też zrobimy. No więc właśnie, pan Pabelus nawet nie wie, a my już tu mamy zalążek bazy. Jak nie wiem, jak słucham.
A widzi? Wyobrażam sobie. A, silna wyobraźnia. No bardzo. Ale ty masz silną psychikę. Ja nie rozumiem, czemu coś się dzieje, dlaczego nie coś spierdzieliło się. Panie, co się stało? Już lecę. Nie, no właśnie. Nie halo. Dlaczego... No co jest? Halo, serwis. Gdzie pan jest? Tutaj jest pan Pabelus. Co się stało? Ole, pan tu nakręcił. Uj. A, dobra, już widzę. Już widzisz? Już. Wajchę trzeba tam. Już, działa, proszę działa. Państwa. Wszystko ale działa. Ale funkcjonuje. No i dobrze. I zobacz, ile już mamy fundamencików postawionych. Tak te fundamenty będziemy rozwijać. Więc tu już mamy zalążek bazy. To mi się podoba. To mi się podoba, moi drodzy. Więc będziemy się tutaj przedostawać. Aż do samej tej góry. Najwyraźniej, znaczy najwyraźniej, to jest bardzo złe słowo. Tutaj moglibyśmy stąd pociągnąć schodki na tą górkę, bo później na tą górkę też bym chciał mieć dostęp, ale na razie tego nie zrobię, bo zabuduję się tutaj do końca, bo nie wiadomo, ile miejsca nam będzie potrzebne. Więc tyle, ile mam betonu na razie, tyle z tego betonu tutaj będziemy budować. Mam nadzieję, że Pabelusa nie zabuduje nigdzie i nie zostanie już na stałe uczestnikiem tej serii. Nie, że nie zostaniesz zabudowany, zalany betonem. Kurde. Dobrze, wszystko jest okej. Okay. I tu. Jezu, jak ten krok zbuduje. Co za świr. Dobra, jeszcze tu. A możemy sobie to nawet ułatwić i zrobić to w ten sposób, nie? Zobaczcie. I jedną linię robimy bardzo, bardzo szybko. Tutaj oczywiście jakieś momenty, w których trzeba to uzupełnić, sobie zrobimy. Więc no, wygląda to, powiem wam szczerze, zacnie. Zacnie to wygląda. Jestem wręcz dumny, że ta baza się tak szybko rozwija, bo nie spodziewałem się, że będzie tak szybko się rozwijał. Jeszcze jeden pasek zrobimy, więc sobie pójdę po beton. Dużo co? Tego tutaj jest, tych fundamentów. Fajnie to będzie wyglądało. Wyobraź sobie, ile tego musimy jeszcze wybudować. Masakra. No ja to wiem, ty to wiesz, dziadek to wie. Babcia? A babcia nie. Babcia nie. Babcia nie jest w temacie. Okay. Babcia tam tylko gotuje. Nie? Babcia tam tylko gotuje. Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, jak to mawiają starzy górale. Okej, no i to w sumie tak to będzie wyglądało, więc całą tą kwestię tutaj związaną z zabudową będziemy musieli pociągnąć również w kolejnych odcinkach. No prosto nie będzie, moi drodzy, prosto nie będzie, bo tutaj tego betonu będziemy potrzebować wręcz jakichś horrendalnych ilości, które będziemy musieli zrobić z tej małej fabryki, która tam jest, więc najprawdopodobniej za chwileczkę jeszcze na tym odcinku, bo zobaczcie, ile marnuje się, bo tak naprawdę robi to jeden konstruktor, nie? Zobaczcie, robi to jeden konstruktor i to jest zdecydowany problem, a my chcemy wykorzystać jakiś potencjał tego. Skoro poczekajcie, ile ten konstruktor bierze tego wapnia? 15, a tamten wydobywa 30, no to my tutaj mamy już chyba jasną odpowiedź, co powinniśmy zrobić. Co powinniśmy zrobić? Konstruktor. Co ja się wezmę za konstruktor kolejny? Panie Paweł. Wiesz co, powiem ci tak, bo ja tak patrzę się na ten taśmosiąg i tutaj cały czas ten wapień sunie z niewielkimi tam przerwami. A ty jesteś... Ale to bardzo niewielki. Sunie z niewielkimi przerwami? No ja tu widzę, że się korkuje. Bo na przykład już ten konstruktor, który wapień przerabia na beton, jest zapchany, ma pełno wapnia, więc musimy, jakbyś spojrzał na wiertnicę, która wydobywa wapień, to byś spojrzał, ile ona wydobywa na minutę. Sześć. Ile? Mogę tam się przejść, aż tak daleko nie jest. Nie musisz się przechodzić, po prostu myślałem, że jesteś gdzieś tam w tamtym pobliżu. Czekaj, to zlikwidujemy. Rozdzielacz taśmociągu. Postawimy sobie hir. Okej. Konstruktor pójdzie tu. Nie, wiertnica. Panie Kroksu, proszę się uspokoić. Tu zrobimy takie coś. Och. Dobra, to musimy zburzyć. I konstruktor pójdzie tutaj. Troszeczkę dalej. Ok, just like that. I tutaj powinien być łącznik taśmociągów. Czy ja mam możliwość wybudowania łącznika taśmociągów? Mam. Więc to powinno iść w tym kierunku.
Tutaj niedaleko bazy, panie Kroksiku, no. W stronę wodospadów. Tak. Mamy już te strzelające moby. Te strzelające? Aha. Więc wiesz co, no na razie one nam jakoś tam nie będą szkodzić chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ale my nawet tymi ksenoparalizatorami to jest spokojnie tutaj ciepło. Tak. A wiesz, one mają kilka poziomów, te cholery? One są potem znaczy, jeszcze... Znaczy wiem, że jest żółty, niebieski i... No tak, no to im i też są potem jeszcze większe te, wiesz, te cholery, więc one mogą powodować później problemy, ale na razie... Ten był żółty, więc ten najniższy. Aha, to nie powinno być z nim żadnego problemu. Dobra, tu mamy... Damy radę. No jasne. My nie damy rady. Nie, z takimi się tutaj walczyło. No właśnie. Dobra, to pójdzie tu i tu pójdzie tu. Panie, otworzyłem drugą produkcję tego. Drugą nitkę betonu otworzyłem. Bardzo fajnie to wygląda. Znaczy, fajnie wygląda pod względem jakościowym, ale w żadnym wypadku nie wygląda pod względem wizualnym, bo to wszystko będziemy układać sobie. Zresztą fabryka musi być bardzo duża, bo jedna część fabryki będzie połączona na produkcję żelaza, druga część fabryki będzie połączona na produkcję miedzi, a trzecia część fabryki będzie tylko i wyłącznie poświęcona temu, żeby wydobywać wapień. Przepraszam. Panie, chyba coś się stało, chyba coś spieprzyłem. Co tam zrobiłeś? Prąd padł. No to korki wysiadły, no to widzisz, no bo to... A mówiłem ci, żebyś spalarnię biomasy zrobił. No to dobrze, no ale do tego to ja muszę mieć surowce, to ja muszę ich nazbierać. Najpierw, a nie? Panie, a czego pan potrzebuje? Powiem, jak zacznę robić. Jeszcze nie zaczął. No co za... Dobra, produkcja nam stoi. Ja tutaj, panie, bo to jedna rzecz, którą musimy dzisiaj chyba pokazać. Co jest, proszę pana? Ze środka jeziora, poświęciłem się, ze środka jeziora... Wydobyłeś ślimora? A skąd wiesz? No bo widziałem tego ślimora już wcześniej. A widzisz, no tak. Ale nie chciałem nic mówić, bo to wiesz... A idzie, tak, idzie, jaki dumny z siebie. No pewnie, no pan. Zobacz, pędzi... zobacz. To brudne spory, a brudne pory ma, ale leci. Przepraszam, wykąpałem się. Przed chwilą było prawie. Ale halo, ale gdzie jest ślimak? Masz tego ślimaka tutaj. Wyrzuć go. Tak. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, jaki ładny okaz. I moi drodzy, z tego elektroślimora będziemy robić ulepszenia. Ulepszenia będziemy robić. Ale zobacz, jest napisane, że to zielony elektroślimak, a on jest taki... Czerwono-zielony. No. Tak, i ma czułki. Ty ma widziałeś czułki? No widzę. No. Fajny. Możesz go wziąć. Dobra, tak musimy zrobić tylko tą. Musimy zrobić tą spalarnię biomasy, wiesz co? Ja sprawdzę, ile to kosztuje, może ja mam na to produkcję, mam na to wszystko? Nie, brakuje mi prętów, ale dobra, to ja zrobię, wiesz? Już mam na to wszystko. Więc ja idę uczynić to z perspektywy... Czyli powinność. Dobrze. Czuję się zobowiązany. Nie krępuj się. A ja się nie, w ogóle nie krępuję. A kto będzie robił tą, to ja mam robić spalarnię, tak? Nie, spalarnię biomasy ja już zrobię. A ja mam robić co? A ty, mój drogi, ale ty pokręciłeś tymi kablami tutaj. To uporządkujemy, ale to kiedy indziej. Spalarnia biomasy. Bo mój drogi, my się zbliżamy już powoli do końca tego odcinka. Nie wiem, czy ty wiesz. No wiem. Ja też mam licznik. Tak? Aha. A, ty jesteś. Dobra, i czekaj, musimy tą... O, kurde, pchła przeleciała przez naszą bazę. Jesus Christ. Moją, widziałem. Dlaczego jej zrobiłeś krzywdę? A co ona ci zrobiła? Wjechała ci na pierwsze coś? Pierwsze to szlaja mi się tak. No tutaj aż weszła na twoje nowe fundamenty. No obawiałem się, że zrobi kubkę. A no, to masz rację. Więc szkoda rację. Było. Też bym jej przypierdzielił. Dokładnie, potem ja bym to musiał sprzątać, więc... Dlaczego ty? A co, to, czy ja jestem jakiś... Że co, że ja nie mogę? No bo ja przy tym byłem, nie? A no tak. Może jakby mi narobiła na głowę. Proszę państwa, moi drodzy i Pabelusie kochany, ta produkcja tak wygląda zacnie, a tych fundamentów narobiliśmy tyle, że aż mi się miło zrobiło na serduszku, bo przypominają mi się stare dobre czasy Satisfactory i wyobraźcie sobie, że tego jeziora już nie będzie widać. To jezioro to są jego ostatnie podrygi. My tego nie będziemy tutaj widzieć, to wszystko będzie ale w betonie. Ale ja bym proponował się wstrzymać z tym jeziorem na razie, żeby go zabudowywać. Ale jak ty chcesz go zabudować? Normalnie. Na tej wysokości tutaj? Na tej wysokości tutaj. Albo zrobimy kilka pięterek, bo to i tak będzie miało kilka pięter. Ja zakładam, że będzie miało około 6 pięter ta nasza baza.
Bo to pamiętaj, że tutaj mieliśmy w planach zagospodarować to jezioro, nie? Jak zagospodarować to jezioro? No, elektrownie. Jakie elektrownie? No te pompy do elektrowni. Ale to ty spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdzielnie i tam pierdzielnie i znów spokojnie, bo już nie chciałem przeklinać. A to wiesz, o czym myślałem, kiedy płynąłem po ślimaka? O szczęściu? Tak, to by było dla nas kapitalne szczęście, jeżeli by się okazało, że tutaj jest złoże ropy. Nie ma. No i zaspoilerował, proszę państwa. No, no i już. Nie no ma, nie chcę cię, ale ja powiem coś więcej. Jest w innym, lepszym miejscu, do którego kiedyś się wybierzemy. Jeżeli zobaczysz to miejsce, to od razu ci wyskoczą źrenice. I to, że tutaj nie ma ropy, to nie jest żaden spoiler. To nie jest żaden spoiler. To jest wręcz pociecha, bo by było za łatwo. A ropa jest oddalona bardzo, bardzo daleko i będziemy ją doprowadzać bardzo długimi rurociągami. Ale mi z paśki przywaliłeś. Halo, proszę się uspokoić. Przepraszam, nie, proszę bo tak pana, patrzę na halo, ciebie. Halo, jakie zaczepki nie, tutaj są? No co? Nie zaczepki, tylko zastanawiam się, dlaczego ty masz biust. Ja mam biust? Mhm. A czekaj. Ty też masz biust. Kuźwa, co jest? Nigdy więcej nie Mięki? Będę jadł orzeszków od ciebie. Mięki? Słuchajcie, moi drodzy, to koniec tego odcinka. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za cały odbiór, który dajecie nam na naszych kanałach. Bardzo dziękujemy za wszystkie lajki, dziękujemy za wszystkie wyświetlenia i prosimy o zdecydowanie więcej, bo wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. To był kolejny odcinek z Satisfactory. Zapraszam również na kanał Pabelusa Gra na Kompa. Link macie w opisie tego filmu. Bardzo mocno was pozdrawiamy. Pabelusie, bardzo dziękuję ci za dzisiejszy odcinek, w którym nabudowałem się jak cholera. Dziękuję również, ja się narżnąłem jak cholera. Pan rżniator. Nie, to chyba źle wyszło, nie? Na sam koniec. Rżniator, nie? To chyba nie. Nie, niepotrzebnie chyba rżniator. Ja mówiłem poćwicz przed odcinkiem, ale... No to i poćwiczyłem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie razem z Pabelusem. Trzymajcie się, do usłyszenia z kolejnego odcinka Satisfactory. Cześć!